Teraz jeszcze krótko wspólnie się pomodlimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Możecie podnieść swoje dłonie też do nieba, do Chrystusa ukrzyżowanego, do Maryi Niepokalanej, Matki Boskiej Bolesnej. Panie, niech Twoje miłosierne serce dzisiaj szczególnie w tej modlitwie będzie dla nas widoczne. Chcemy oglądać Twoje serce oczami serc naszych. Chcemy błagać o miłosierdzie dla nas, dla wszystkich ludzi, dla całego świata. I właśnie przez Maryję prosimy, abyś nas uwalniał od wszelkiego rodzaju zła, od złych duchów, od szatana, od różnych nałogów, grzechów, od wszystkich złych skłonności, wad, słabości, złych przyzwyczajeń, złych relacji. Abyś chronił nas od złego towarzystwa, od złych miejsc, od złych od złych zainteresowań, które mogą nas zniewalać, od złej pracy. Tych, którzy mają złą pracę właśnie i są zniewalani w pracy. Przez Twoją krew, Panie, daj nam pełną wolność wewnętrzną, duchową, by nasze serca były radosne w Tobie. Wyciszone, wolne. Przez Twoją krew proszę, Panie, uzdrawiaj wszystkich chorych wewnętrznie, duchowo, emocjonalnie, psychicznie. Wszystkich, którzy mają też chorą pamięć. Wszystkich tych, którzy cierpią fizycznie na różne ciężkie choroby, dolegliwości, często przez lekarzy nierozpoznane. Ale Ty wiesz, na co cierpią nasi bracia i siostry i wspomóż ich, Panie, i uzdrów ich, i okaż im miłość, czułość i miłosierdzie swojego cichego i pokornego serca. Panie, ulecz tych, którzy cierpią szczególnie na choroby przewlekłe, dokuczliwe, pełne boleści, choroby nowotworowe. Uzdrawiaj tych, którzy teraz są może w stanie nawet już konania. Możesz ich ocalić, jeżeli chcesz, aby ich życie było ocalone dla nie tylko życia doczesnego, dla nieba, dla wieczności. Panie, okaż miłosierdzie tym, którzy cierpią różne kalectwa, niepełnosprawności. Uzdrawiaj opętanych, zniewolonych. Uzdrawiaj dręczonych przez złe duchy. Panie, wypełnij duchem światłości swoimi darami, charyzmatami, owocami wszystkich, którzy pokornie o to proszą, bo chcą żyć w Duchu Świętym. Panie, poślij nas do dzieła nowej ewangelizacji, abyśmy stali duchowo pod Twoim krzyżem i głosili Twoją chwałę, moc Twojej męki, Twojego zmartwychwstania, Twojej obecności w cudzie Eucharystii, w nas. Prowadź nas, Duchu pokoju, Duchu wolności, światłości, męstwa, mądrości Bożej. Prowadź nas, abyśmy nie ustawali w drodze. Rozpalaj nas, Duchu Święty, nasze rodziny, naszych bliskich, przyjaciół, tych, którzy prosili na modlitwę, którzy teraz łączą się z nami, będą łączyć. Wejrzyj na nas, Panie, wejrzyj na nich. Wejrzyj też na dusze czystcowe. Halo, halo, melcha, lacha, melcho, lechenon, isalo, melachenon, ilacha, melchai, ishalcho, lemercha, lachenon, isalai, belacha, lachenon, ibelchai, melcha, lachenon, Adonai, 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 Adonai. Iducho lecha malchenon, ishalcha lachelohen. Adonai marcho lachelo, ilasho maratoi melchadoi. Adonai. Het kalai malchalechenom Maria. La 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 la.
Kemet chol chanom chadai hatol. Adonai, Adonai. Panie, daj nam łaskę, by każdy z nas śpiewał swoim życiem piękną pieśń ku Twojej chwale. Pieśń miłości, pokory. Pieśń pełną Ducha Świętego. I prosimy też, daj nam dobrych pasterzy, dobrych biskupów i kapłanów, a chroń nas od złych pasterzy, od zniewolonych, chroń nas od opętanych, pasterzy, którzy prowadzą owce ku zgubie i zniewalają owce i zastraszają i dręczą. Daj nam dobrych pasterzy i nie pozwól, abyśmy byli właśnie pokonani, atakowani przez złych pasterzy. Potrzebujemy proroków, pasterzy proroków. Chroń ich, Panie, tych, którzy jako pasterze są prorokami. Aby nie zachwiali się, aby prowadzili Ciebie, do Ciebie wszystkich, wszystkie dusze. Maryjo, Królowo charyzmatyków i proroków, Święty Józefie, Święty Dobry Łotrze, Święci Aniołowie, Święci nasi patroni ze chrztu i bierzmowania, wszystkie dusze czystowe, Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Teraz będzie modlitwa wstawnicza, właśnie później będzie jeszcze adoracja. Więc teraz już jest wszystko wyłączone w sensie transmisji czy nagrywania. Więc proszę też ustawcie się po obu stronach.